Milan, 3 punkty zostają w Krakowie. Ciebie na pewno cieszy zarówno czyste konto drużyny, jak i strzelona bramka. Tak, na pewno się z tego cieszymy, że wróciliśmy do dobrej gry i w defensywie, że nie straciliśmy bramki. Na pewno też bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy i są to bardzo ważne 3 punkty w tej walce o puchary. No właśnie, puchary. Na ile czwartkowe rozstrzygnięcie Pucharu Polski wpłynęło na wasze oczekiwania względem tego sezonu? Czy to was jakoś dodatkowo motywuje, że tak naprawdę to 4. miejsce daje teraz puchary? Tak, na pewno się będziemy się starali i zrobimy wszystko dla tego, żeby dojść do tego 4. miejsca i zakończyć sezon na 4. miejsce i wejść właśnie w puchary. Do katalogu rzeczy pewnych oprócz śmierci i podatków można powoli dołączyć rzut karny w spotkaniu Krakowi. Czy jakoś ćwiczyliście w tej przerwie między spotkaniami ten element gry? Nie wiem, czy to jest tak, że zawsze jest karny. Udało się, bardzo się z tego cieszymy, że też właśnie wykorzystaliśmy. No, na pewno chłopaki tam gdzieś trenują te karne i super, że udało się i Sergio wykorzystał tego karnego. Pogoda taka angielska padało i to na pewno wpływało na waszą grę, ale też wpływało to na kibiców, którzy mimo prognoz pogody przyszli tłumnie na stadion, dopingowali was. Czekujecie tego wsparcia dalej w kolejnych spotkaniach? Tak, na pewno dziękujemy wszystkim kibicom, którzy przyszli w takiej pogodzie. I bardzo się z tego cieszymy. Na pewno nam pomogli w tym, żeby właśnie wygraliśmy dzisiaj to spotkanie.